Kochani, ja chciałem dzisiaj kontynuować temat, który, tak jak pastor zapowiedział, zacząłem w poprzednim zwiastowaniu dwa tygodnie temu. I, i parę słów tylko sprowadzenia, bo może nie wszyscy byliście dwa tygodnie temu. Dlaczego w ogóle mówię? A mówię na temat finansów. I jest to temat. O, muszę obejrzeć obrazek. Super. Finanse Jezus. I jest to, myślę, temat taki trochę zaniedbywany. Może, no, może sami nawet się wzdrygamy mówić w kontekście biblijnym na temat finansów, dlatego że na pewno wiele różnych nadużyć gdzieś widzieliśmy. Na, pe na pewno wiele różnych nadużyć mogliśmy być, nie wiem, może i świadkami, albo czytać, i to powoduje nas, że przychodzi taki. Element, że staramy się być w dystansie, żeby gdzieś nie przekroczyć jakiejś linii. Ale to, że gdzieś jest fałszywy banknot, to nie znaczy, że nie ma banknotów prawdziwych. Zgadzacie się z tym? I najlepszą metodą jest przyłożenie Boże Słowo, przyłożenie e, Bożego Słowa do tego wzorca, który gdzieś widzieliśmy. Wtedy widzimy, czy stoimy naprawdę. Czy nasze rozumienie gdzieś zaczęło dryfować? I kiedy odczuwałem już dość dawno taki, takie przynaglenie wewnątrz, aby mówić na temat finansów, to zacząłem, powiem szczerze, się troszkę bać. I powiedziałem: Ale Boże, ale jak taki temat można w paru słowach streścić? Przecież tu można tak popłynąć nie we właściwą stronę. E i musiałem troszkę z tym walczyć, ale, ale im bardziej zacząłem czytać Słowo Boże, znowu przypominały mi się pewne wersety, historie biblijne, to powiedziałem, Pani, jeżeli Ty chcesz, to ja wchodzę w ten temat. E, jedyne, co sobie zastrzegłem, że muszę, żeby dojść do finansów człowieka wierzącego, to chcę zbudować podstawę, chcę zbudować fundament. Co na ten temat mówi Bóg? Co na ten temat sądzi Bóg, jaki On jest, i o tym mówiłem w zeszłym kazaniu. Dzisiaj chcę mówić na temat Jezus i finanse, jakkolwiek by to brzmiało, żeby kolejny raz, jak Bóg da, będę zwiastował na temat człowiek wierzący i finanse. Dlaczego aż tak to rozwlekam? Dlatego, że my, żeby uwierzyć w prawdy, to my musimy być pewni. My musimy mieć fundament Bożego Słowa. Wiecie, świat tak atakuje nas różnymi obrazami, różnymi skrótami myślowymi, że nawet jako ludzie wierzący przyjmujemy pewne obrazy, nie zastanawiając się, czy one mają jakieś podstawy tak, biblijne. Ktoś gdzieś coś powie, coś jest jakimś niedomówieniem, coś jest jakimś e, może nie fałszem, ale też półprawdą, i gdzieś nam się to tu wszystko w głowie układa. Z tego czasami powstają potem różne opinie. Więc y, dla mnie najlepszą. Metodą jest sięgnięcie do Bożego Słowa, i dlatego o Bogu i Jego roli, Jego finansach. Finansach to w zasadzie jest złe słowo o Jego majestacie, o Jego chwale, o Jego bogactwie starałem się mówić poprzednim razem. To. Może przypomnę tylko parę myśli, żebyśmy, żebyśmy sobie odświeżyli. Bóg chce działać we wszystkich obszarach naszego życia. On powołał człowieka do swojej społeczności nie tylko, żeby go zbawić. To jest cudowna prawda, żeby go zbawić, ale to jest niekompletna prawda. Bóg powołał człowieka, aby mu towarzyszyć i być aktywnym w, każdym, w każdej sferze jego życia. W naszych relacjach, w naszej pracy, w naszych zarządzaniu finansów, w naszym funkcjonowaniu, w naszym zdrowiu. Bóg od początku prowadził swój lud do błogosławieństwa. Nie tylko w Adamie, nie tylko Adama, którego stworzył i osadził w cudownym miejscu, ale nawet po jego upadku. Nawet po jego upadku, Mojżesza, Jakuba, e, Abrahama, wszystkich po kolei prowadził do swojego błogosławieństwa. Mówił: Ja będę ci błogosławił. Jeszcze nie było nowego przymierza. W piątej Księdze Mojżeszowej czytaliśmy taki 8:18, e, taki werset, który daje: Bóg daje ci siłę do zdobywania bogactw. I to może ci to odrzucić, takie słowo, takie wprost powiedziane, ale On daje ci siłę, do zdobywania Boga czy w innym tłumaczeniu zasobności, w jakimś konkretnym celu. Aby, abyś ty był uczestnikiem tego, jaki on ma plan dla Bożego Królestwa, dla twojego życia. Mówiłem o tym w zeszłym, w zeszłym razem. Aby nie tylko błogosławić swoim dzieciom, ale poprzez, nie, poprzez nas wykonywać Boże dzieła tutaj na ziemi. Także i w Kościele. I czytaliśmy taki werset, który, e, który jasno mówi, jak Bóg chce błogosławić człowiekowi. To jest Izajasz 28, ja tylko 20, 28 rozdział, 26 werset. Tam są napisane, Jego Bóg podsunął mu właściwe sposoby, On nauczył go uprawy ziemi. I mówiłem o tym, że Bóg chce wejść w każdą formę twojej pracy. On może Cię nauczyć obsługi ziemi, obsługi maszyny. On da Ci pomysł na biznes, on da Ci namaszczenie do innych rzeczy, które wykonujesz. Po co? Bo chce być Twoim towarzyszem. I dzisiejszy werset, do którego chciałem yy, zacząć, to też Izajasz. Patrzcie, ile w Izajaszu na, temat, na ten temat można wyczytać. 41, rozdział 19, 20. I tu jest taka cenna myśl, która. Wielokrotnie ją czytałem, ale dopiero ostatnio zwróciłem na jakąś głęb głębszy sens tego wersetu. 19, 19 werset pisze tak. Zasadzę, to mówi Bóg, zasadzę na pustyni cedry, akacje, miry i oliwki, stepy zalesie cyprysami, wiąz wiązami i piniami, by zobaczyli, poznali i pojęli i zrozumieli wszyscy razem wzięci, że to Pana ręka to zrobiła, stworzył to święty Izraelski. Pewnie czytaliśmy o tym wiele razy, czy ten werset przechodziliście, ale powiedzcie mi teraz, czy ktoś widział na ziemi drzewo zasadzone przez Boga? To niech podniesie rękę. Fizycznie. Czy ktoś widział drzewo, czy to w Izraelu, które zasadził fizycznie Bóg i nie było tam przy tym człowieka? Większość z nas, którzy byli być może w Izraelu, widzieliście gaje oliwne i piękne rzeczy, ro, uprawy. I Bóg mówi: Ja zasadzę na pustyni cedry, ale kto to uczynił? Ręka człowieka. Dlaczego? Dlatego, dlaczego Bóg tak mówi, że ja zasadzę? Dlatego, że szu Bóg szuka człowieka do współdziałania. Bóg szuka człowieka, żeby swoją chwałę pokazać poprzez Twoją pracę. Jeśli Mu na to pozwolisz, Bo możesz powiedzieć: Nie Boże, to ja zasadziłem, sam zasadziłem. Ty mi ręcoma, jak to mówił klasyk, tymi rękoma. Ale Bóg mówi ja zasadzę, ale użyję Ciebie. Użyję Ciebie i będziesz moim współtowarzyszem w moim dziele. I mówi, po co, po co to robimy? Po to, żeby wszyscy poznali i pojęli i zrozumieli, razem wzięci wszyscy. Że ręka Pana to zrobiła, ale ręka Pana to jest Twoja ręka. Jeżeli jesteś Jego własnością, to chcę Ci powiedzieć, że Twoja ręka, która pracuje, Twoja ręka, która wykonuje różne dzieła, która robi pewien trud, to jest Ręka Pana. Możesz wejść w taki. W taką symbiozę, w taką współpracę z Bogiem, że to będzie ręka Pana uczyniła. Kiedy pójdziesz i wykonasz pewne rzeczy, to Bóg powie innym, żeby wszyscy wiedzieli: To ja uczyniłem poprzez moją siostrę, poprzez mojego brata, poprzez moje dzieci, także i poprzez mój kościół. Ale Bóg mówi: Ręka, ręka moja to uczyniła. To jest zaproszenie do tego, aby współdziałać razem z Bogiem. Kiedy kiedy to do mnie do, dotarło, bo, to pomyślałem sobie: Boże, kim ja jestem, że Ty chcesz mnie używać, mojej pracy, mojego biznesu, mojego, nie wiem, zawodu, jakiegokolwiek, uczenia dzieci, czy, 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 czy nie wiem, leczenia ludzi jako lekarz, czy jako krawiec, czy jako mechanik samochodowy, czy jako kierowca, żeby, że Ty chcesz na, na moją pracę powiedzieć, to moja ręka czyni dla innych. To jest, kochani, zaproszenie bardzo głębokie dla Ciebie i mnie. Ale wiecie, Bóg mówi, chcę być Twoim wspólnikiem w pracy, ale jest możliwość, że Ty powiesz, Boże, ale ja sam to będę robił. Ja sam to uczynię, mam dwoje ręce, uczyłem się, studiowałem, zrobiłem sześć kursów na ten temat, dam sobie radę. A Bóg mówi, tak jak sobie postanowiłeś w sercu, tak będzie. Ale rozmawiamy o dwóch różnych ścieżkach, o dwóch różnych drogach. Zasady królestwa, które są związane z, z pracą, z finansami, które właśnie wspominałem, chcę o tym mówić jeszcze, to jest to, że Pan jest dawcą. To jest coś, co musimy sobie przypominać stale. Bóg El-Shaddai, nasz zaopatrzyciel. Takiego mamy Boga, z takim Bogiem mamy przymierze. Biblia mówi dużo o obfitości. Ale zawsze łączy to z jakimiś warunkami. Najczęściej łączy to z warunkami siania i rzęcia. I też czytaliśmy drugi list do Koryntian, gdzie jest opisana zasada obfitości albo prawo obfitości według Bożego zamysłu, który mówi, że ja chcę, aby ci się, abyś był obficie zaopatrzony, żeby ci starczyło na wszystko i jeszcze zostało coś ponadto, abyś mógł udzielać potrzebującym. Albo łożyć na dobre dzieła, w zależności jaki... Jaki przykład użyjemy? Tylko pilnuj swojego serca, tak jak sobie każdy postanowił w sercu. I wreszcie, yy, kolejna rzecz, o której będziemy teraz mówić: My mamy dziedzictwo z tym związane w Jezusie. Amen. Amen. I dzisiaj chcę mówić na temat, tak jak tu jest pięknie napisane, finanse i Jezus. Czy Jezus w ogóle miał jakiś pogląd na temat finansów? Czy on e, jarzy się nam poprzez jakieś obrazki takie szczególnie świąteczne, że gdzieś tam coś się wydarzyło i, 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 i mamy to zakodowane może nawet z dzieciństwa? A więc popatrzmy na Niego, na Jezusa. Czy On był ubogim lub kiedy stał się ubogim? Przede wszystkim musimy pamiętać, że Jezus jest Bożym synem. Majestat Boga, o, o tym rozmawialiśmy poprzednio. Znamy go. Splendor, chwała. Czy widzieliście kiedyś bogatego ojca i biednego syna? Jeżeli jest normalna rodzina, to nie. Chyba, że są dysfunkcyjne rodziny. Czy widzieliście kiedyś ktoś, kto ma bogatego ojca, żeby był biedakiem? Albo żeby był ubogim? Nie. On kontynuuje to, co widział u Ojca. On mówi o sobie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Gdzie Jezus był przedtem, zanim przyszedł na ziemię, gdzie urodził się w Betlejem? W domu Ojca. Jaki to był dom? Możemy w objawieniu sobie poczytać. Nie będę już teraz, każdy zna, jaki to był dom? Jaki jest dom ojca przedstawiony w, w ten dom, do którego my zmierzamy, przedstawiony w objawieniu? Ulice złotem wybrukowane, pełne kamieni. To jest opis w ogóle, który człowiekowi nie mieści się w głowie. Dom ojca, Jezus z takiego domu pochodzi. Co więcej, On do takiego domu wrócił. I to jeszcze nie koniec, On do takiego domu nas zaprasza. Ale nie po to, żeby się skupiać. Co my tam zobaczymy, i, i, i ile tam będzie tego złota. Ale po to, żeby wiedzieć, jaki on jest. My tam idziemy, żeby mieć społeczność z naszym Je Jezusem i z naszym bratem Jezusem, bo tak mówi Boże Słowo, i naszym ojcem. A więc dom, z którego on pochodzi, jest domem zamożnym. Jest takie powiedzenie takie ludzkie powiedzenie jaki ojciec, taki syn. I tu dokładnie musimy to zastosować. Kiedyś na, na innym nabożeństwie, kiedyś moi znajomi siedzieli przede mną i było uwielbienie, i tam ten ojciec stał i syn, taki już prawie dorosły. Ja siedziałem jakoś tam za nimi i oni, ten ojciec taką ciekawą pozycję przyjął. Ja nie chcę teraz wymieniać, w czasie tego uwielbienia stał sobie jakoś tak i, i tak sobie stał. Słuchajcie, ja patrzyłem na tego dorosłego syna, on dokładnie stał tak samo. On dokładnie stał tak samo. Jak sobie pomyślałem, Boże, jaki to jest zasiew, który idzie w pionie. Co my zasiewamy, co my uczymy nasze dzieci. Jaka była pozycja jednego, dzieliło ich tam 30 lat przynajmniej, syn już był dorosły, dokładnie w tej samej pozycji stał. Nie, nie umawiali się, nie, nie, nie patrzyli. To była moja obserwacja. Jaki ojciec, taki syn. Ale kiedy mówisz o, myślisz o Jezusie, to pamiętaj o jakim ojcu on się wyrażał. Więc popatrzmy trochę na, jak wyglądała jego ziemska, ziemska droga. Bo mam wrażenie, że narosło tutaj wiele mitów, przynajmniej jak zacząłem konfrontować swoje obrazy, które gdzieś mam, gdzieś mam w głowie. Parę takich faktów związanych z jego życiem. Przede wszystkim, no teraz są święta, będziemy, będziemy wspominać, jak to Jezus się urodził i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko świątom, świętom. Bardzo się cieszę wręcz z tego powodu, bo jest to kolejna okazja, żeby sobie przypominać dobroć Boga. Ale to jest jak gdyby inny temat. Więc nocowanie w stań. Dlaczego Jezus się urodził? Potocznie mówi się, że był tak biedny, że musiał spać w stajence. Ale powiem wam, że to jest kłamstwo. Jezus nie był tak biedny, że musiał urodzić się w stajence. Jezus się urodził w stajence, bo zabrakło miejsca. Rodzice Jezusa mieli dość pieniędzy, żeby zapłacić za nocleg. Oni szukali tego noclegu w gospodzie. Tak tam jest napisane. Nie znaleźli go, bo był spis powszechny i był ścisk i była ciżba w, w, w tym mieście, w Betlejem. Ale nie dlatego poszli do stajenki, że nie było ich stać na karczmę czy na hotel. Tylko dlatego, że nie było miejsca. To jest kolosalna różnica, bo to pokazuje nam od razu inny obraz. Więc pierwsza sprawa: Jezus urodził się nie z powodu braku pieniędzy, ale z powodu braku miejsca. Do tego miejsca, gdzie Jezus się urodził, przyszli trzej mędrcy. I to jest piękny obraz, gdzie możemy przeczytać Ewangelia Mateusza, gdybyśmy mogli to wyświetlić: 2:11. I, I jest tam napisane tak. Ewangelia Mateusza 2:11. Weszli zatem, mędrcy, do domu. W ogóle tutaj słowo: patrzcie się, nie weszli do stajni nawet. Ileż to jest obrazów na świecie, gdzie jest jakaś grota, gdzie jest, nie wiem, w zasadzie pod skałą ten Jezus leży. Tu jest napisane: do domu. Ja rozumiem, że to była forma jakiejś obory, bo tam zwierzęta były. Ale weszli. Zatem mędrcy do domu. Spotkali tam dziecko wraz z jego matką i upadli przed nim w pokłonie. Następnie wyjęli swoje skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Co to jest? Zaopatrzenie, świętość i ofiara. Trzy elementy. Czy to wszystko miało być symboliczne? Na pewno tak, ale miało też wymiar praktyczny. Po co Jezusowi było złoto? Po to, żeby go uczcić jako króla? Tak, to prawda, ale nie tylko. Jezus z tego, z tego Betlejem musiał uciekać do Egiptu. Boże zaopatrzenie przyszło do tej sytuacji, zanim oni jeszcze pomyśleli o wyjeździe do Egiptu. Musieli uciekać do Egiptu z powodu, z powodu Heroda, który chciał ich zamordować. Ale poprzez to, że Jezus dostał złoto, mogli w tym Egipcie parę lat żyć. Boże zaopatrzenie będzie przychodzić do Twojego życia jeszcze przed sytuacją, jeszcze przed y, czymś, co się wydarzy. Bądź otwarty na Jego rękę. Bóg jest Bogiem dzisiaj, Bogiem wczoraj i Bogiem jutra. On wie, co się wydarzy. I On zaopatrzył całą rodzinę Jezusa, że oni mogli się przenieść do Egiptu i bezpiecznie tam przeczekać okres zagrożenia. Dlaczego? Bo byli obficie zaopatrzeni w złoto. Amen? Zgodzicie się z tym? Amen. Gdzieś czytałem, że próbowano obliczyć, jaka to mogła być wartość. Oczywiście to są szacunki, można powiedzieć trochę z sufitu wzięte, ale naukowcy, którzy badają te historyczne rzeczy, dogrzebali do, do, do się, w czym były przenoszone, w czym była mira przenoszona, jaki to był rodzaj dzbanu w tamtych czasach, kadzidło, w czym było, w jakiej szkatule, i tak dalej. I na podstawie. Naczyń, które pokazywały jakąś objętość tych rzeczy, obliczono, że dzisiejsza wartość, oczywiście to było wyrażone w dolarach, byłaby około 500 tysięcy złotych. To, co Jezusowi złożono w darze. Biblia potwierdza to, bo mówi, że to były skarby. To nie była ofiara symboliczna po pieniążku. Mówi, to były obfite dary, w innym tłumaczeniu skarby. Nie wiemy, czy to było to 500 tysięcy, czy jakkolwiek, ale na pewno to było wystarczające, bo Bóg się troszczy o swoje dzieci. Kiedy Jezus już zaczął nauczać, to musimy pamiętać, że on miał zespół 12 ludzi na etacie. Ja bym to tak powiedział: 12 przyszłych apostołów, jeszcze uczniów, 12 ludzi na etacie. I to nie było wszystko. Oni mieli jeszcze innych uczniów, którzy chodzili koło nich. To nie byli wszyscy uczniowie. W Biblii wielokrotnie czytamy o uczniach jeszcze z dalszego kręgu, którzy blisko byli. I jak Jezus sobie radził z taką dużą gromadą? To było 12 osób, plus on, plus jeszcze inni, którzy nie pracowali, mieli swoje potrzeby, bo fizycznie musieli żyć kupować jedzenie, kupować y, jakieś, jakieś elementy garderoby, przez prawie 3 lata funkcjonować. Przeczytajmy o tym, bo to jest bardzo ciekawy fragment Ewangelia Łukasza 8.1.3. I czytamy tutaj opis, jak wyglądała ja to, ja to sobie nazywam zespół Jezusa, team Jezusa, tak w praktyce, jak to funkcjonowało. Wkrótce potem wędrował przez miasta, Jezus, oraz wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Towarzyszyło mu dwunastu, a także kilka kobiet. Które wcześniej zostały uzdrowione ze złych duchów i niedomagań. Wśród nich była Maria zwana Magdaleną, którą, z której niegdyś wyszło o siedem demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych. Wiele innych powyżej tych trzech. Służyły im one swoim mieniem. Czyli zobaczcie, jeden mały detal. Jezus miał zespół dwunastu. Uczniów, i on, czyli 13, i miał jeszcze grono kobiet, które go finansowały w podróżach pomiędzy Galileą, Nazaretem, Jerozolimą i tak dalej. Oni go finansowali. Miał swoich sponsorów w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Miał ludzi, którzy, którzy inwestowali. Ja mówiłem wcześniej o takim czymś, takim. Coś, co się nazywa transfer, transfer finansów ze świata do Bożego Królestwa. Zobaczcie. Z Zuzanna, Joanna, przepraszam, Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda. Pieniądze zarobione u Heroda szły na finansowanie Bożej działalności Bożego Królestwa. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne, że widzimy przykład, że Bóg się troszczy do tego stopnia, że będzie przekazywał zasoby z tego świata po to, żebyś ty, ja, nasz Kościół mógł głosić Ewangelię. I powiem Wam, że wiele takich momentów się dzieje. Ale to jest, to jest powiedziane po to, aby, aby nasze myślenie mogło się rozszerzyć. Że to, co chce Bóg uczynić poprzez nas, On już zaplanował finansowanie, On już zaplanował zaopatrzenie, ale my musimy być posłuszni, musimy być otwarci i, i, i wykonywać Jego wolę. Więc cały ten team Jezusa tak sobie właśnie fun funkcjonował. Oni chodzili, oni zajmowali się głoszeniem Ewangelią, yy, modlitwą i tak dalej ale mieli ludzi, którzy za nimi stali i ich finansowali. Bo cała jest ziemia Pana. Tak mówi Boże Słowo. Bo cała jest ziemia Pana. To, że świat położył łapę na zasobach tej ziemi, to, że diabeł położył łapę na zasobach tej ziemi, to jest nieprawne. Nieprawde. Nieprawne, przepraszam. Bóg mówi, że cała ziemia jest moja, bo ja ją uczyniłem. I pamiętajmy, kiedy będziemy... Mieli do czynienia z tym. Widzimy ten transfer pieniędzy ze świata. I inne takie przykłady, na przykład, kiedy, to już ze Starego Testamentu, kiedy Eliasz musiał uciekać przed zagrożeniem i wdowa z Sarepty. Tak? Ona go przyjęła, powiedziała: Mam tylko tam na jeden placek i, i jedną łyżeczkę oliwy i tak dalej. On mówi: Przyrządź mi to. No to umrzemy potem. Ale inwestowanie tej wdowy. W Bożego Męża spowodowało przełom finansowy dla jej domu, że ona nie umarła. Pomimo, że to był fizycznie ostatnia mąka, ostatnia oliwa, to one się nie kończyły. To był cud. Ale Bóg jest Bogiem cudów. Takiego Boga mamy i takiego Boga będziemy wyznawać. Słuchajcie, jedźmy dalej, bo czasu nie, nie jest dużo. Jezus miał swój dom. Często się mówi, że Jezus nie miał domu. Biblia mówi coś, na, coś innego na ten temat. Przeczytajmy 4, Mateusz 4, 12, 13. Ewangelia Mateusza 4, 12, 13. I gdy Jezus usłyszał, że Jan trafił do więzienia, przeniósł się do Galilei. Czyli po opuszczeniu Nazaretu zamieszkał w Kafarnaum. W zasadzie to nad morzem w granicach Zebulona-Naftalego. Zamieszkał w Kafarnaum. Po opuszczeniu rodzinnego domu, bo tam był dom w Nazarecie. Wiadomo, pracował tam, tam, tam jego ojciec, żyła jego matka przez jakiś czas. Ale dlaczego w takim razie w Ewangelii Łukasza, gdzieś tam mówi, że w innym miejscu, chyba to jest dziewiąty rozdział, jest stwierdzenie, że Jezus nie ma gdzie głowy położyć. A myśmy to przyjęli jako, że on nie ma kompletnie nic. Dlatego, że Jezus był w ustawicznej podróży. Musimy sobie widzieć jedną rzecz, że tam, gdzie Jezus nauczał, w Galilei, w Nazarecie. To do Jerozolimy było 150 kilometrów piechotą, a potem 150 kilometrów w drugą stronę. Oni pokonywali tą trasę wielokrotnie. Szli na święto, wracali z powrotem. 150 kilometrów piechotą, nie wiem jak długo by trzeba było iść, ale, ale chodzili. I nie miał gdzie położyć po drodze swojej głowy. Nie miał gdzie, musiał być na łasce ludzi, prosić o gościnę. Jedni uży, użyczali jej częściej, chętniej, inni nie bardzo, kiedy przechodził przez jakieś zamieszkałe tereny, które były mu nieprzychylne. Nie I wtedy nie miał gdzie głowy położyć. Jego służba powodowała to, że cały ten zespół, cały ten team się przemieszczał z jednego miejsca do drugiego, i często było tak, że byli na niełasce albo na łasce ludzi. Ale to nie znaczy, że on fizycznie nie miał gdzie jak gdyby, swojej bazy. Czytamy, że zamieszkał, zamieszkał w Kafarnaum. Zaopatrzenie w każdej potrzebie. W złoto, kiedy potrzebowali zapłacić, zapłacić podatki, powiedział do Piotrze, Piotrze idź na, na jezioro, złow rybę i w pierwszej łowie, której, której będziesz, będzie starter. Złotka, złota moneta. To samo było na karmienie pięciu tysięcy, na karmienie czterech tysięcy. To pokazuje, że Jezus miał non stop za dostęp do nadnaturalnego zaopatrzenia swojego Ojca. Bóg Ojciec dawał mu to, co było w danym momencie potrzebne. Czytamy o cudach, ale Jakbyśmy tak zaczęli szczerze rozmawiać o swoich pracach, o swoich momentach, nie przeżyłeś momentów cudów w swojej pracy? Ja wam powiem, że ja w swoim biznesie wiele. To nie jest temat, żeby to teraz tutaj opowiadać, ale wiele przeżyłem naprawdę cudów, kiedy Bóg w sposób fizyczny prowadził mnie: zrób to albo zrób tamto, albo tam mieć, albo z tym rozmawiaj, albo tu podejmij rozmowy. Tak samo jak Jezus był prowadzony w nadnaturalny sposób, jest to dostępne dla Ciebie, dlatego że Masz nadnaturalnego Ojca. Nadnaturalny Ojciec nie będzie Cię tylko prowadził w sposób naturalny. Wylanie cennego olejku. Ewangelia Łukasza mówi, że była to roczna pensja. I zauważcie, że Jezusa nie wprowadziło to w zakłopotanie. W kogo to wprowadziło w zakłopotanie? Judasza, tak, ale nie Jezusa. Jezusa, To była roczna pensja, ja nie wiem teraz już wartościowo jakby to przeliczyć, ale to była roczna pensja. Jezusa to nie wprowadziło w zakłopotanie. Co więcej, ofiara, która była rozlana na niego, poruszyła niebo. Poruszyła Jezusa, poruszyła całe niebo. Tam jest napisane, będą to wspominać, będą o tym mówić, dlatego że tak cenną ofiarę wylałeś. Więc on, dla niego to nie był żaden problem. Przyjąć tą ofiarę na siebie, tego namaszczenia. Judasz był złodziejem. Wiemy o tym, ale był skarbnikiem. Jezus o tym wiedział, ale tylko Jezus. I teraz powiedzcie mi, czy biedni ludzie mają swojego skarbnika? Myślę, że nie, że biedny człowiek generalnie nie ma skarbnika. No więc widzicie, że jak gdyby ten przepływ finansów, on, on tam. Przechodził przez, przez tą grupę. Te ofiary, jakieś błogosławieństwa finansowe, one tam były składane, Ju, i Judasz to zbierał do tej sakiewki, coś tam sobie podkradał. Generalnie nie był biedny i cały ten team był zaopatrzony, dlatego, że mieli swojego skarbnika. Co więcej, w, tym, w tej sakiewce było na tyle pieniędzy, że pomimo, że je, Judasz kradł, to inni się nie zorientowali. Więc musiało tego nie być tak, wiecie, całkiem mało. Jezus powiedział kiedyś, że ubodzy będą wśród was, ja nie zawsze. To jest świadectwo tego, że on nie identyfikował się z ubogimy, ubogimi. On ich kochał, ale sam nie zaliczał się do tej grupy, bo on znał swoją pozycję w Bogu, on znał swoją pozycję w, Jezusie, w swoim ojcu i on wiedział, jakie ma możliwości. Nie zaliczał się do grupy ubogich, pomimo że ich kochał. Nigdy mu niczego nie brakowało i nigdy też nie brakowało uczniom. Kiedy Jezus rozesłał uczniów, powiedział: Nie bierzcie ze sobą nic tam, wszystko będzie wam zaopatrzone na, na, na miejscu. Kiedy oni wrócili, to zapytał, czy mieliście wszystko, czy coś wam brakowało. Uczniowie odpowiedzieli: Wszystko mieliśmy, byliśmy zaopatrzeni, a poszli bez zapasu. Głosić Ewangelię wtedy dwójkami. Więc do tego jeszcze możemy dołożyć, że jego odzież była bardzo cenna. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, to do tego stopnia odzież miała wagę, że, że, że żołnierze nie chcieli ciąć jej na kawałki i każdemu tam jakąś dolę wyznaczyć, tylko w całości rzucali o nią losy. Bo ona była cenna. Tunika była tkana z góry na dół. Ona była cenna. Więc dlaczego o tym mówię? Po to o tym mówię, żeby, żeby nam się w, w naszych umysłach. Utrwalił prawidłowy obraz Jezusa. Nie mówię absolutnie, że Jezus był jakimś krezusem, że, że się poruszał w lektyce. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że był zaopatrzony, że był prowadzony przez swego Ojca, że był świadomy swoich potrzeb i one były zaopatrzone. I to przekazuje nam, i będziemy o tym mówić dalej. Jezus nie był ani ubogi, ani biedny, kiedy chodził po ziemi. Więc kiedy się takim stał. I to jest bardzo ważne, i to jest bardzo głębokie i bardzo poważne dla nas. Jezus takim stał się na krzyżu. Dopiero na krzyżu, kiedy oddawał życie za mnie i za ciebie. Z tej godnej, zaopatrzonej pozycji stał się skrajnie ubogim. On nie stał się ubogim, on się skrajnie stał ubogim. Jemu zabrano wszystko. On nie miał nic, nawet odzieży. I tam mówimy o skrajnym ubóstwie Jezusa. Po co to wszystko? Po co On to przyjął na siebie? Czy to było jedyne, co On przyjął na siebie? Czytamy, że On przyjął na siebie przekleństwo, tak? Na krzyżu. On nie był przeklęty oczywiście za życia, On przyjął przekleństwo na krzyżu. Po co? Zaraz będziemy mówić. On przyjął odrzucenie. On nie był odrzucony za życia, On odrzucenie przyjął na krzyżu. Jego ojciec odwrócił głowę, odwrócił wzrok, nie mógł patrzeć. On przyjął na krzyżu choroby. On nie był chory za życia. On nigdy nie chorował, kiedy chodził po ziemi. On przyjął choroby, jego ciało zostało zmasakrowane, kiedy był na krzyżu. I tak samo ubóstwo. On nie był ubogi za życia, on przyjął ubóstwo na krzyżu. Po co to zrobił? Abyśmy, i teraz potrzebuję wasze współdziałanie. Nie byli chorzy. Amen. Zgadzamy się z tym? Po co Jezus przyjął chorobę na krzyżu? Po to, żebyśmy byli uzdrowieni, żebyśmy nie byli chorzy. Abyś po co przyjął przekleństwo, abyśmy nie byli przeklęci, abyśmy byli zaadoptowani, przyjęci. Po co przyjął odrzucenie, abyśmy nie byli odrzuceni i w końcu po co przyjął to ubóstwo? Abyśmy nie byli ubodzy, abyśmy poprzez Jego ofiarę nie byli ubodzy. Więc jacy mamy być? Mamy być uzdrowieni, błogosławieni, zaakceptowani i zaopatrzeni. Zaopatrzeni obficie, tak mówi Słowo. I to jest Ewangelia, to jest nasze dziedzictwo. To jest nasze dziedzictwo, które w Krzyżu Jezusa Chrystusa możemy przyjąć. To dziedzictwo jest tak szerokie, jak Jego rozciągnięte ręce na krzyżu. Ono nie jest wąskie. Ono jest tak szerokie do Twojego i mojego życia. Ono jest dostosowane do każdej potrzeby, która w Twoim życiu może nastąpić do każdej potrzeby fizycznej, do każdej potrzeby duchowej. To nie jest Ewangelia Sukcesu. To jest Ewangelia Mocy Krzyża Jezusa Chrystusa. I myślę, że tak powinniśmy na nią patrzeć. Na jej szerokość, na jej głębokość. Przeczytajmy teraz kluczowy werset dzisiejszego zwiastowania. Drugi list do Koryntian 8 8:9. Ten werset potwierdza nam bardzo głęboko to, o czym teraz mówimy. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pisze do listu do, do, do Koryntian, do zboru w Koryncie. A znacie hojność naszego Pana. Jezusa Chrystusa. Wiecie, że on, będąc bogaty, ze względu na Was stał się ubogi. Abyście wy dzięki jego ubóstwu stali się bogaci. No i tu będziemy mieli zgrzyt. O jakim bogactwie tu jest mowa? Duchowym, fizycznym, a może jednym i drugim. Pewnie gdybym zapytał każdego z Was, każdy by miał jakiś na to pomysł. O jakim bogactwie tu jest mowa? Jestem przekonany, że, że wiele by powiedziało, no oczywiście duchowym. Tak, Jezus przyniósł na ziemię duchowe bogactwa. To jest prawda, ale nie o tym tu jest mowa. Żeby Wam to uzmysłowić, wstawmy do tego tekstu słowo duchowy. Ja go teraz odczytam, nie, on nie będzie wyświetlony. Ja go odczytam i wstawię, zrobimy taką parafrazę na potrzeby zwiastowania. Wstawię tam słowo duchowy, a wysłuchajcie uważnie. Ten, który był duchowo bogaty, stał się dla nas duchowo ubogi, abyśmy dzięki jego duchowemu ubóstwu stali się duchowo bogaci. Ktoś się pod tym podpisze? Ja nie. Jezus nigdy nie był duchowo ubogi. A więc jeżeli nie chodzi tutaj o duchowe bogactwa, to chodzi o, o bogactwa fizyczne. Cały ten rozdział, i tu wam zadaję zadanie domowe, abyście przeczytali drugi list do Koryntian, 8 i dziewiąty rozdział. Całe te dwa rozdziały, z którego teraz jest wyciągnięty ten werset, mówią na temat finansów na temat ofiary, na temat Kościoła. Apostoł Paweł zwraca się tam, on mówi o zbieraniu ofiary, o zasiewie bogatym, mówi o zasiewie biedny, ubogim, mówi o hojności, o zbieraniu funduszy. To jest werset wyjęty z takiego tematu. Żebyście sobie to przeczytali w domu, każdy nas spokojnie. Ósmy i dziewiąty rozdział, drugi list do Koryntian. I żeby... Każdy wziął dla siebie tą prawdę, że Jezus ma dla Ciebie finansowy plan. I to jest dobry plan. I to jest dobry plan, bo to jest plan, który, o którym będziemy chcieli mówić jeszcze następnym razem, kiedy będziemy mówić o finansach ludzi wierzących. Ale ta podstawa, ta prawda, to, co się wydarzyło na krzyżu, musi stać. U naszy, jak, jak, musi stać się naszym fundamentem. Bo inaczej będzie nas chwiało na, na, na różne strony. A więc ten, który był... A, przepraszam. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On będąc bogaty ze względu na was stał się ubogi, skrajnie ubogi, abyśmy my, abym ja, ty, dzięki Jemu ubóstwu stali się bogaci. I nie jest tu mowa... Tak jak wielu innych jest, ale nie tutaj, mowa o duchowych bogactwach, które Jezus przyniósł krzyż, yy, przez krzyż z nieba na ziemię. Czy więc dostrzegamy w krzyżu coś więcej niż zbawienie, czy dostrzegamy plan, szerszy plan dla naszego życia? On powołał nas tutaj, abyśmy żyli dla Jego chwały, abyśmy budowali Jego królestwo, aby ta ziemia, którą On stworzył dla człowieka, poprzez zwiastowanie Ewangelii mogła z powrotem brzmieć jego chwałą, jego uwielbieniem. Dziś ta ziemia tak nie wygląda, ale to po co tu jesteśmy? To po co tu jest kościół zostawiony? Jest właśnie temu, aby jego królestwo mogło się rozszerzać i jak najwięcej ludzi, żeby mogło trafić do nieba. Ale jeszcze raz to powtórzę, bo mówiłem to poprzednim razem, aby tak się działo na każde rzeczy, na każdą ewangelizację, na każdy zewnętrzny event, na ewangelizację na rynku, na festiwal, na, na, na dziesiątki rzeczy, żebyśmy mogli docierać do ludzi w sposób zorganizowany i masowy, Kościół potrzebuje zaopatrzenia. I Bóg przewidział to zaopatrzenie. I więcej, i to nie jest zaopatrzenie, które będzie wyrywane z czyjejkolwiek kieszeni. Żeby się nikt nie bał. Ale to jest zaopatrzenie, które polega na transferowaniu tych pieniędzy, a Bóg przychodzi ze swoim błogosławieństwem, aby ci pomnożyć jeszcze więcej. Będziemy o tym mówić następnym razem. To jest dla nas, to jest dla, dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas przesłanie. Myślę, że. że, że, że yy. Możemy powiedzieć tak: Paweł powiedział że w liście do Galacjan, że nie broni się przed zwiastowaniem całej Ewangelii. Cała Ewangelia to jest całe dzieło krzyża. To nie jest tylko dzieło zbawienia. To nie jest tylko umieszczenie Cię tutaj na ziemi w celu wyeksportowania do, do nieba za, w najbliższym czasie. Cała Ewangelia to jest przesłanie do Kościoła, do tego, aby Boże Królestwo mogło się poprzez nas także i poprzez kościół rozwijać i żeby się znajdowało w tym miejscu jak Bóg dokładnie zaplanował aby mogła chwała dla jego imienia dla imienia Jezusa Chrystusa być na zewnątrz nie tylko w kościele, ale na zewnątrz szeroko rozlewane. Także tym kochani chciałem się podzielić dzisiaj. Jest to kolejny jak gdyby fragment. Zachęcam, jeżeli ktoś to słucha, być może, żeby sięgnął do pierwszej części, żeby też śledził na, na, na stronach kościoła, kiedy będzie następna część, dlatego, że to dopiero całość pokaże nam obraz, yy, jaki Bóg ma plan dla Ciebie i dla mnie. I wierzę, że to chcę zrobić, abyśmy doświadczyli tego planu, abyśmy byli przez niego błogosławieni i abyśmy byli błogosławieństwem poprzez ten plan, poprzez współdziałanie z nim dla innych. W imieniu Jezusa. Amen.